Spotyka się z mieszkańcami Koszalina, z mieszkańcami okolic, dlatego w dalszym ciągu czekamy na prezydenta Bronisława Komorowskiego, który, jak wcześniej wspomniałem, wcześniej był w Kołobrzegu, gdzie wziął udział w uroczystościach przygotowanych specjalnie na okoliczność obchodów 70. rocznicy walk o Kołobrzeg. Później prezydent Bronisław Komorowski przyjechał do Koszalina, gdzie wziął udział także... Ekonomem ci tam cisnęli wtedy. Rupa, to tak samo zabawnie wygląda. Musisz tam wstawić? Zorganizujmy w czwartek na Thank you.
A ile się chce i nie proszę. Tak, nie spotka nikogo z listy. Ja dzisiaj tylko widziałam nie mam terenu, nie mam. To też to było na każdym takim momencie. Pojawi się na rynku staromiejskim w Koszalinie. Już za moment przywitamy prezydenta w samym centrum, odnowionym centrum naszego miasta, miasta Koszalina. Już za chwilę, już za moment prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski pojawi się wśród mieszkańców Koszalina, pojawi się w sercu naszego miasta. Za moment powitamy go, ponieważ mimo to, iż na początku zabierze głos, później będzie do Państwa dyspozycji, zejdzie do Państwa, będziecie mogli Państwo spotkać się z prezydentem, ponieważ właśnie przyjechał z myślą o Was, o mieszkańcach Koszalina i okolic, a już za moment powitamy go wśród nas, już za moment powitamy go na naszej scenie. Szanowni Państwo, prezydent zbliża się, prezydent zbliża się na naszą scenę. Jest z nami także komitet samorządowców prezydenta, ale także witamy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego w Koszalinie. Witamy w naszym mieście. Panie prezydencie, witamy serdecznie w samym centrum Koszalina. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski jest już z nami, jest już wśród Państwa. Właśnie wita się z mieszkańcami Koszalina. Pierwsze gesty sympatii. Witam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej się z mieszkańcami naszego miasta. Pojawia się na naszej scenie. Na scenie są także młodzi mieszkańcy naszego miasta, mieszkańcy popierający prezydenta. Są także członkowie komitetu wśród nas, ale teraz prezydent Bronisław Komorowski pojawia się na naszej scenie. Witamy go bardzo gorąco i serdecznie w Koszalinie. Panie prezydencie, witamy serdecznie. Witamy serdecznie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Jest już z nami, jest już w Koszalinie. Specjalnie dla Państwa jest to główny punkt dzisiejszych oczywiście objazdówek po Kołobrzegu i Koszalinie, ponieważ teraz prezydent spotyka się z mieszkańcami Koszalina i okolic. Witamy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Witamy! I bardzo poprosimy w imieniu mieszkańców Koszalina o zabranie głosu prezydenta naszego miasta, prezydenta miasta Koszalina, pana Piotra Jedlińskiego. Panie prezydencie. Szanowni Państwo, witam wszystkich w imieniu mieszkańców Koszalina. Witam pierwszego obywatela Rzeczypospolitej, prezydenta Bronisława Komorowskiego. Panie prezydencie, jest pan tutaj wśród przyjaciół. Myślę, że osoba, która działa tyle dla dobra, zgody narodowej, dla rodziny, jest serdecznie i mile witana tutaj w Koszalinie. Panie prezydencie, oprócz tego, że jest pan prezydentem, jest pan miłośnikiem historii, chciałem panu przekazać, podarować książkę, która jest kroniką Koszalina. Kroniką, która mam nadzieję, że przez następne 5 lat będziemy mogli wspólnie dopisać do niej kolejne rozdziały. Wielkie brawa, dziękujemy. Dziękujemy prezydentowi miasta Koszalina, panu Piotrowi Jedlińskiemu. A teraz, szanowni Państwo, oddajemy głos głowie Państwa. Przed nami prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Szanowni Państwo, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli przyjść na spotkanie ze mną tutaj w Koszalinie.
Chcę podziękować tym wszystkim, którzy chcą w ten sposób wyrazić poparcie dla mojej kandydatury, poparcie dla idei zgody i bezpieczeństwa. Ale chcę także podziękować tym, którzy przyszli, aby tu się awanturować. Ja też wam bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki waszej obecności, dzięki waszej aktywności po prostu widać, jaki jest wybór. Czy chcemy i czy chcecie państwo Polski zgody i bezpieczeństwa, czy Polski awantury, Polski agresji. To po prostu widać. Dlatego serdecznie i awanturującym się dziękuję, bo stanowicie świetne tło. Świetne tło uzasadniające tezę, że Polsce jest potrzebna i zgoda, i bezpieczeństwo. Proszę państwa, jest tak, że z demokracji można korzystać mądrze albo głupio. Można korzystać z demokracji tak, aby to służyło Polsce, albo jej szkodziło. To od nas zależy, kto będzie Polską rządził i kto będzie budował polską demokrację. Czy ci, którzy chcą awantury, chcą tylko i wyłącznie wojny wewnętrznej, czy też ci, którzy chcą spokoju, ładu i pracy. To jest ten wybór prosty i oczywisty. Pragnę państwu powiedzieć, jeżdżę po całej Polsce. Ja nie wsiadłem dzisiaj do bronkobusu. Ja jeżdżę przez 5 lat po całej Polsce. Byłem kilkaset razy w spotkaniach w terenie tak zwanym. Byłem w setkach miejscowości. I wszędzie widać, jak Polska się zmienia, nie z powodu ludzi, którzy się awanturują, tylko Polska się zmienia w wyniku naszej spokojnej pracy. I chcę tej pracy spokojnej dla nas wszystkich. Proszę państwa, zdarzają się różne rzeczy. Zdarzają się osoby, które się świetnie czują w awanturze. Ostatnio w Nowym Targu przyłapaliśmy na tym, że organizowana była awantura przez posłankę PiS-u. To się zdarza, ale to nic nie zmieni, że Polska potrzebuje spokoju, potrzebuje pracy, a nie awantury. I to jest moja propozycja. Dlatego proszę, głosujcie na zgodę i bezpieczeństwo. Popierajcie ją dzisiaj i zagłosujcie 10 maja. Dlatego, że alternatywą są właśnie zwolennicy awantury i niebezpieczeństwa. Wybór jest prosty. Wybierzemy mądrze. Jestem głęboko o tym przekonany. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za głosy 10 maja. Szanowni państwo, wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Wybierzmy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie, panie prezydencie. Teraz prezydent... Chcę państwu powiedzieć jeszcze jedno. Ja w swoim życiu przeżyłem wiele. I chcę państwu powiedzieć, że nie tacy mnie straszyli. Nie z takimi wygrałem. Więc wygramy i tym razem. Zwyciężymy, wybierzemy zgodę i bezpieczeństwo. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, który właśnie schodzi teraz do mieszkańców Koszalina. Panie prezydencie, prezydent Bronisław Komorowski wśród mieszkańców Koszalina, wśród wszystkich gości. Prezydent teraz udaje się właśnie do państwa, a my pamiętajmy, wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Wybierzmy prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Stanisław Komorowski w Koszalinie, a więc wybierzmy w zbliżających się wyborach prezydenckich zgodę i bezpieczeństwo. Prezydent Bronisław Komorowski. Wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Wybierzmy prezydenta. Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który dzisiaj w Koszalinie wśród mieszkańców naszego miasta, wśród mieszkańców okolic, ale także serdecznie witamy na koszalińskim rynku stanowiskim. Ale pamiętajmy, w zbliżających się wyborach wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Prezydent Bronisław Komorowski. Prezydent Bronisław Komorowski w Koszalinie. Szanowni Państwo, pamiętajmy, wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Teraz prezydent wśród mieszkańców Koszalina, ale także wśród mieszkańców okolic, którzy także zjechali się dzisiaj po to, aby spotkać głowę naszego państwa. A my pamiętajmy, podczas najbliższych wyborów wybierzmy po raz kolejny, wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Wybierzmy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Panie prezydencie, skoro pan jest prezydentem obywatelskim, czemu pan nigdy nie poparł żadnej inicjatywy obywatelskiej? Pan prezydent jest teraz do państwa
dyspozycji. Pierwsze osoby, widzę, właśnie odbierają i autografy, i robią sobie pamiątkowe zdjęcia z panem prezydentem. A my cały czas przypominamy, abyśmy podczas zbliżających się wyborów wybrali zgodę i bezpieczeństwo. Wybierzmy prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wcześniej w Kołobrzegu, który teraz w Koszalinie. No i właśnie teraz główny punkt dzisiejszego programu, a więc spotkanie z mieszkańcami. A wy pamiętajcie, podczas zbliżających się wyborów prezydenckich, abyśmy wybrali zgodę i bezpieczeństwo. Wybierzmy prezydenta Bronisława Komorowskiego. W maju wybory, pójdźmy do urn i spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Wybierzmy prezydenta Bronisława Komorowskiego. My zapraszamy zawsze do Koszalina. Jest pan naszym przyjacielem. Mamy nadzieję, że będzie pan odwiedzał nasze miasto znacznie częściej. Zapraszamy do Koszalina. Zapraszamy do województwa zachodniopomorskiego. I pamiętajmy, podczas majowych wyborów prezydenckich, abyśmy wybrali dobrze, abyśmy wybrali zgodę i bezpieczeństwo. Postawmy na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Polska potrzebuje stabilnego rozwoju i dialogu, potrzebuje zgody, potrzebuje prezydenta, który będzie łączył, a nie dzielił. Potrzebuje prezydenta, który będzie w dalszym ciągu gonił razem z całym krajem Europę. Gwarantem tego jest on, gwarantem tego jest prezydent Bronisław Komorowski. A więc już w maju spełnijmy swój obywatelski obowiązek. Pójdźmy do urn i wybierzmy jego, prezydenta Bronisława Komorowskiego. Komorowski! Ty dla Polski! Komorowski! Ty dla Polski! Oj, 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 boimy się! Let's go, Rudolph! Let's go, Rudolph! Let's go, Rudolph!
szczerze to. Także na strony internetowe, gdzie zobaczą Państwo, jak ciężko pracuje nasz prezydent teraz przez cały okres. Przez cały okres spotyka się z mieszkańcami naszego kraju, aby przekonać Państwa i aby pokazać, iż podczas majowych wyborów powinniśmy wybrać zgodę i bezpieczeństwo. Komorowskiego. Szanowni Państwo, a my w dalszym ciągu także zbieramy podpisy pod kandydaturą Bronisława Komorowskiego. Wszystkich Państwa zapraszamy do Biura Platformy Obywatelskiej przy ulicy Dworcowej. Jeśli jeszcze Państwo nie złożyli podpisu poparcia, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Wczoraj tych podpisów w samym Koszalinie mieliśmy 6237 w całym województwie, zaś ponad 40 tysięcy. Dlatego jeżeli jeszcze Państwo nie złożyli swoich podpisów poparcia pod kandydaturą prezydenta Bronisława Komorowskiego, to i są tutaj nasi ludzie, i są osoby, które te podpisy zbierają. I zapraszamy Państwa także do Biura Platformy Obywatelskiej w Koszalinie przy ulicy Dworcowej. I przypomnę, w samym Koszalinie 6237 podpisów, w województwie zachodniopomorskim ponad 40 tysięcy podpisów. No i jak tak dalej pójdzie, to myślimy, że milion podpisów będzie łącznie w Polsce uzbierany. Dlatego potrzebujemy Państwa pomocy, ale potrzebujemy także Państwa poparcia już w maju, podczas wyborów prezydenckich, a wtedy wybierzmy zgodę i bezpieczeństwo. Postawmy na prezydenta Bronisława Komorowskiego.